dyskrecja, umiejętność bycia dyskretnym. Podczas naboru personelu to jest jedna z takich podstawowych rzeczy, dlatego że wszyscy wiemy, że różne rzeczy dzieją się w pokojach i absolutnie nie można dopuścić do sytuacji, w której kamerdyner udziela prywatnych informacji na temat gościa, tak? Mhm. To zawsze było podstawą również mojego szkolenia, że to, co widzicie, to jest, pozostaje z wami, bo inaczej nie jesteście profesjonalistami. Mhm. Ja też jeszcze, jeżeli mogę tutaj wtrącić, bo kiedy nocowałem w londyńskim hotelu Savoy, gdzie prawda słynie z usługi kamerdynera Butlera, to opowiadali mi pracownicy, że goście, którzy, z którymi sobie zbudują taką dobrą relację, zwłaszcza z gośćmi regularnymi, owi butlerzy, to nawet ci goście proszą swojego butlera o to, żeby poszedł z nimi na przykład na zakupy. Tak. Mhm. Czy jeszcze jeden przykład, że nawet mają gości, którzy przyjeżdżają z psami, i wtedy na przykład butler jest od tego, żeby do sąsiedniego parku na przykład jego psa, tego gościa wyprowadzić. Także to nie jest tylko to, co jest, prawda, w pokoju rozpakuj walizki, przygotuj, kąpiel, ale to wykracza często właśnie w takie, pies czy zakupy, tak? Tak. W Langhamie w Hongkongu jest butler, który będzie asystował w shoppingu, tak? To też jest fajne. Gdzieś jeszcze, nie pamiętam, przewinął mi się kamerdyner, który zadba o jogę dla twojego psa. Aż tak? Tak. Od tego przypadku nie. W Tokio, w hotelu Imperial, w momencie, kiedy dostajesz fruit basket na powitanie, jest przyczepiona karteczka, w której jest napisane, że jeśli zażyczysz sobie, abym obrał ci te owoce, to wybierz na telefonie dwójkę i przyjdziemy obrać owoce. To już dochodzi do granic absurdu, ale na tym polega rola kamerdynera, żeby po pierwsze stworzyć uczucie bycia w domu, w hotelu, aby gość czuł się komfortowo, żeby rozładować jego stresy związane z podróżą. Czyli na przykład... Ja mi się wydaje, że trochę bardziej wychodzimy jakby poza odczucie jakby takiego stworzenia drugiego domu, no bo przepraszam, ale w domu nie mam przycisku, gdzie nacisnę i ktoś mi owocki obierze. Tak, być może są takie fajne domy, ale tu zawsze jest w domu coś za coś, tak? Tak, dokładnie. Natomiast tutaj jest trochę w hotelu, oczekujemy czegoś innego. Tak, no, kupujemy pewną usługę, tak? I wiadomo, że ten gość za to płaci, to jest oczywiste i ma też wymagania bardzo różne. Niektóre są po prostu, tak jak przed chwilą powiedziałaś, joga dla psa, to dla nas pewien taki odbiór to jest po prostu jakaś fanaberia, że natomiast ludziom się w głowach trochę przewraca. Wiedzieć, ale tacy goście. Są tacy goście, są dokładnie. Są ludzie bardzo bogaci i oni chcą tego. Tego oczekują. Goście z Rosji czy z Bliskiego Wschodu, prawda, czy już nawet z Azji, czy Chińczycy, czy Japończycy, którzy bardzo często właśnie z takiej usługi najczęściej oni korzystają. Oczywiście ja też słyszałem właśnie w hotelu Savoy w Londynie od kamerdynerów, że goście z Włoch również, to było dla mnie zaskoczeniem, że właśnie proszą jakby o ten oświadczenie usług przez kamerdynera. Słuchajcie, czy bo tu podajecie już jakby takie przykłady właśnie jakby na świecie, jaka jest ta funkcja kamerdynera, butlera, bo to jest to samo, to jest równoznaczne, tak? Tak, kamerdyner to jest, tak. Dobrze, czy wy widzicie taką funkcję w Polsce, w polskich hotelach, tak? Ona już jest, oczywiście tutaj, jeżeli mogę, Marta, to... No właśnie, większość pewnie będzie myślała, że to Raffles Europejski był tym pierwszym hotelem w Polsce, który taką funkcję wprowadził. Nie jest pierwszym, ale jest jedynym hotelem w Polsce, który świadczy taką usługę dla gości z wszystkich pokoi. Niezależnie od tego, czy nocujesz w hotelu kategorii deluxe, czy apartament. Pokoju, tak? Dla każdego gościa taka usługa jest dostępna i kiedy ja nocowałem w hotelu Raffles w Warszawie, kamerdyner butler czeka już na mnie w wejściu i po wszystkich tych formalnościach, jakie odbyły się w recepcji, następnie nie portier, a kamerdyner odprowadził mnie do apartamentu, oprowadził po tym apartamencie. To pewnie też Marta zaraz powie, na czym polegają zadania kamerdynera. Natomiast tylko jeszcze wyjaśnię, że na chwilę przed otwarciem hotelu Raffles taką usługę wprowadził również Bristol, który znajduje się po sąsiedzku, ale ta usługa dostępna jest tylko dla gości z dwóch apartamentów najwyższej kategorii. Apartament Paderewski, apartament Grand, jeżeli dobrze pamiętam. I jeszcze trzeci hotel, który w Polsce taką usługę świadczy, to jest hotel marki Dr. Eris w Polanicy Zdroju, gdzie również taka osoba dostępna jest, taki prywatny asystent gościa, jest dostępny dla gości z apartamentu Grand, który tam cena kształtuje się około 4000 zł za noc i faktycznie, kiedy gościłem w tamtym hotelu,
to opowiadali mi przykład gościa, który nocował w apartamencie, a w pokoju sąsiednim ten asystent, ten butler nocował również, ten pracownik, tak? Czyli był niemalże 24 godziny na dobę dostępny dla gościa. Czyli to w ten sposób od razu skonstruowana usługa, tak? Absolutnie tak, jakby to już masz, że płacąc za pokój, nie masz tylko śniadania, parkingu i wstępu na basen, ale również masz dedykowanego butlera, który w przypadku dr Ellis przygotuje nawet lodówkę z winami według preferencji indywidualnych gościa. Oczywiście dostarcza wstawki, codziennie świeżą wstawkę i wszystkie te usługi świadczy, które zazwyczaj butler świadczy. A to już oddam tutaj głos Marcie, że mogę to powiedzieć. Czy ja mam takie pytanie bardzo przyziemne być może. Czy za te wszystkie dodatkowe usługi, które, czyli życzenia, tak, że właśnie prosimy tam kamerdynera, proszę przygotować mi właśnie lodówkę z winami według moich jakichś upodobań, czy inne rzeczy i tak dalej. To są za każdym razem usługi dodatkowo płatne? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o taką konstrukcję już biznesową jakby hotelu, tak? To jest indywidualne, to zależy od pakietu, co gość bukując pokój ma, jaki pakiet wybiera, tak? Jeśli to są jakieś, że tak powiem, celebracje, to często tam jest już i ciasto, i kwiaty, i wina, i tak dalej. Natomiast ogólnie usługa kamerdynera nie powinna zawierać dodatkowych opłat. Sama opłata to jest prawdopodobnie za dodatkowe wino bądź za jakąś aromatyczną kąpiel. Natomiast samo przygotowanie tej kąpieli powinno być wszystko w ramach obowiązków kamerdynera, nie jako dodatkowo płatne. Pokoju, cena pokoju powinna zawierać taką usługę. Taką usługę. Stąd jeśli sobie klasa hotelu czy cena apartamentu, no to się kształtuje na wysokości kilku tysięcy złotych. No, hotele, które świadczą takie usługi na świecie, to jest koszt od 500-600 dolarów euro za noc, tak? Czyli to jest ponad 2000 zł za noc. I tam no, są marki, które prawda słyną ze swojego serwisu kamerdynera. Jest tam między innymi St. Regis. Ponad 100 lat tradycji. Czy właśnie marka Raffles, tak? Tak. My w Mandarynie nie mieliśmy dodatkowych opłat tak naprawdę, natomiast jeśli gość właśnie chciał sobie zażyczyć aromatyczną kąpiel, wówczas to był po prostu tak jak produkt z in-room dining, po prostu ktoś zamawiał tą usługę i kamerdyner przychodził i to organizował, tak samo jak pakowanie czy rozpakowywanie, to jest wszystko już wliczone po prostu w usługę, czy wyczyszczenie butów, to są podstawowe czynności, które już wchodzą w cenę całego pokoju. Mhm. Przynajmniej z tym ja najczęściej się spotykałam. Co warto, jeżeli może ze swojego doświadczenia co powiem, co też jest rolą kamerdynera, jest jakby utrzymywać stale kontakt z gościem. Dokładnie. Tak? To nie jest, jeżeli gość ma jakieś życzenie, to na telefonie nie wybiera housekeeping, recepcja, portier, restauracja, tylko ma przycisk kamerdyner. Czy powiedzmy, kiedy gościłem w hotelu marki Viceroy na wyspie St. Regis, Santa Lucia, przepraszam, już wszystko Santa, na wyspie Santa Lucia, gdzie miałem telefon komórkowy, który służył mi do komunikacji właśnie z dedykowanym kamerdynerem i wszystko, cokolwiek chciałem. Posprzątanie pokoju, rezerwację stolika w restauracji hotelowej. To tylko jeden numer. Tak. To, czy powiedzmy, nie wiem, żeby Melex, prawda, podjechał pod mój pokój, pod moją willę, to wszystko za pomocą jednego przycisku na telefonie. Do tego właśnie miałam zmierzyć, że idzie to w kierunku właśnie aplikacji z reguły czatów, dlatego że pozwala to gościom zachować prywatność w pokoju, nie są nękani przez nikogo pukani, nie muszą podnosić tego telefonu i rozmawiać, tylko wysyłają krótką wiadomość i kamerdyner już wie, co ma robić. Czy jakby tutaj synchronizacja pracy jest niezwykle ważna, czy obsługa w hotelach prawdziwie luksusowych po prostu jest doskonale zaprojektowana od momentu, kiedy gość podjeżdża pod wejście do hotelu, przez cały, prawda, etap powitania, zameldowanie, dostarczenie bagaży, ich rozpakowanie, serwisowanie pokoju, czyli serwis dzienny, serwis wieczorny, tak zwany teardown, podawanie śniadania w pokoju. Właśnie, tak? Przejdźmy, jeżeli możemy, tak w miarę szybko w pigułce. Wiesz, rola, no właśnie na przykładzie przyjeżdża gość i co dalej ty kamerdyner robi? Dobrze. W takim razie przyjeżdża gość samochodem, przypuśćmy hotelowym, z lotniska. Na lotnisku oczywiście jest witany przez reprezentanta Mandaryna. Gość podjeżdża, kamerdyner
dinner już czeka na progu z kartą, z terminalem, żeby być gotowym przejąć mniejsze walizki od gościa, zaprowadzić go do windy i zaprowadzić go tak naprawdę prosto do pokoju, omijając recepcję. Jak to jest z kartą, z terminalem? Przepraszam, karta registration card. Karta rejestracyjna. Rejestracyjna, tak? Od okay, dobra. Okay. U nas karta meldunkowa, chociaż już się nie nazywa, nie tak? Ja wiem. To karta rejestracyjna. Tak, rejestracyjna, jest, dokładnie. Tak. Zaprowadzę gościa do pokoju. Tam czeka już przygotowany welcome drink, ręczniczki, żeby sobie gość mógł wytrzeć twarz, ręce. Zasiadają sobie przy biurku, czy też na kanapie. Przechodzi proces rejestracji. To wszystko robi kamerdyner. Proponuje, informuje o Wi-Fi, informuje o gazecie. Robi ogólnie, przedstawia funkcje pokoju, stara się to zrobić w ten sposób, aby dostosować to do potrzeb gościa, czyli inaczej będzie przedstawiał pokój dla gościa typu leisure, a inaczej dla gościa typu biznes. Jeszcze zapomniałam dodać, że w momencie od progu, przestąpienia progu hotelu do dojścia do pokoju, robi taką ogólną orientację hotelu, żeby gość wiedział, tak, gdzie, co mniej więcej. Jak się poruszać po hotelu. Tak, również i to jest dostosowane do potrzeb gościa, tak? Po procesie rejestracji butler proponuje rozpakowanie walizki, bądź też zabranie jakichś rzeczy do pralni, wyczyszczenia butów. Tu też może warto wspomnieć, przynajmniej mam takie doświadczenia, że goście z usługą, którzy nocują w hotelu z usługą kamerdynera, mogą oddać jedną, dwie sztukę odzieży, niekiedy jest raz na dobę, raz na pobyt, do bezpłatnej usługi prasowania. Tak. I kiedy nocowałem w hotelu De Crillon w Paryżu, gdzie też, no właśnie, też w tamtym hotelu, to jest marka, hotel zarządzany przez markę Rosewood, tam kamerdyner jest dostępny dla gości z wszystkich pokoi, niezależnie od jego kategorii. Na mnie kamerdynerka Juliet czekała też już w recepcji, po zameldowaniu odprowadziła właśnie do pokoju, zaproponowała, czy mam coś do, czy mam buty do wypastowania, koszulę do wyprasowania. Akurat miałem zaplanowaną kolację urodzinową tego wieczoru, więc oddałem swoją odzież i na wskazaną godzinę te buty i ta koszula czekały już na mnie w apartamencie. W momencie, kiedy już kamerdyner ustali z gościem, jaki jest dalszy plan dnia, dlatego że wypadałoby, żeby dyskretnie o to zapytał, żeby wiedział, kiedy na przykład z housekeepingiem wejść do pokoju, zrobić szybki touch-up. Wówczas informuje jeszcze gościa, w jaki sposób może być skontaktowany i opuszcza pokój. W trakcie pobytu dobrze jest, jeśli uda się kamerdyner, zależy też w jakim, jak się komunikują, prawda, czy jest telefon, czy jest aplikacja. W każdym bądź razie chodzi o to, żeby chociaż raz dziennie minimum spotkać tego gościa, czy na śniadaniu, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, tak, zapytać o szczegóły, czy o plan dnia, czy nie potrzebuje samochodu jakiegoś do rezerwacji, czy wieczorem może rezerwację jakiejś restauracji polecić, bądź też zabieg w spa, tak najczęściej. Kamerdyner to jest taka osoba, która robi bardzo dobry upselling w hotelu, jeśli jest dobrze przeszkolona, dlatego warto mieć. Przed wyjazdem kamerdyner oferuje swoje usługi pakowania, bądź też również czy wyczyszczenia butów, czy jeszcze jakiejś pralni, czy prasowania, czy zamówienia taksówki na lotnisko, bądź samochodu. I tak naprawdę stara się, aby sam checkout był bardzo płynny i szybki, czyli również może przedstawić gościowi, jeśli sobie zażyczy gość rachunek dzień przed, żeby szybko sprawdzić, czy wszystko jest zgodne na rachunku, żeby w ogóle ominąć znowu proces przechodzenia przez recepcję. No dobrze, a już sama, wiesz, płacenie, rozliczanie tego rachunku, to co kamerdyner przychodzi z, nie wiem, z terminalem płatniczym i transakcja w pokoju, rozumiem? Tak, transakcja jest w pokoju. To znaczy, to wszystko jeszcze zależy od hotelu, jakie jest prawo, co kto może i jak HR ustalił rolę, bo w niektórych hotelach kamerdyner nie ma prawa zajmowania się gotówką, bądź też kartami, tak? Natomiast to wszystko jest do ustalenia przez zarządzających hotel. Jeżeli mogę o swoim doświadczeniu opowiedzieć właśnie z kamerdynerem, to nie tylko miałem z nim do czynienia, czy w ogóle z obsługą dopiero w momencie, kiedy podjechałem pod hotel, ale skontaktowali się ze mną
I właśnie znowu to jest ten resort Viceroy na Santa Lucia, gdzie otrzymałem taki długi formularz do wypełnienia na kilka dni przed moim przyjazdem, gdzie były pytania o orientacyjną godzinę przyjazdu, jakimi liniami lotniczymi przylatuje, numer lotu, czy preferuje hotelową limuzynę, czy być może zwyczajnie taksówkami mi